Zaraz potem niedługo była wyprawa zakopiańska. Ja ją bardzo dobrze wspominam, bo to była wyprawa na Nanga Parbat zimowa. Kierownikiem był Maciek Berbeka. Tam poznałem też właśnie tą mentalność tragarzy, takie czasami symulowanie różnych chorób, gesty, które oni nie mówią w języku, w language'u, jak to mówią, tylko mówią po swojemu, więc mają gesty na określenie dolegliwości albo chorób. Na przykład przychodził, pytam się, co ci jest, a on pokazuje coś takiego. Pytam się tłumacza, co to jest, a on mówi, no jak to, ma robaki w stolcu. Albo takie coś. To znaczy, że gardło go boli, nie? To takie coś, to go ucho boli. W każdym razie gesty. Na wyprawie tej drugiej zakopiańskiej Nanga Parbat ta sytuacja jakby nawet mnie przerosła, muszę się przyznać, po latach. Jak się miejscowa ludność zwiedziała, że jest wyprawa i jest na wyprawie europejski lekarz, to zaczęli mi znosić, zwozić swoich chorych. Dobra, to jest wszystko okej, ale problem się pojawił, jak zaczęli mi zwozić dzieci, a zwłaszcza niemowlęta. Muszę się przyznać, że na to nie wpadłem. Ja nie miałem w ogóle żadnych leków dla niemowląt, no ratunku. I nagle przywożą na koniu czy na jakimś tam ośle dziecko, które nie bardzo mam instrumenty nawet, żeby dociec, co mu jest, różne infekcje. Tam też widziałem choroby jakieś takie zapomniane już, jak jaglica, taką chorobę spojówek, oczu. Ale cały czas no, następuje pewien rozwój, wiedza się gromadzi. Zacząłem trochę rozumieć tych ludzi, tych starszych uczestników wypraw, którzy no, też mają swoją psychopatologię. Raz, że często są to, nie ma co ukrywać, hipochondrycy. Zadają dziesiątki pytań, a dwa, no to lekarz jest im trochę tak potrzebny, bo tak, nie wiadomo, komu się wygadać, bo tak, swoim rówieśnikom czy kierownikowi to nie bardzo chcą, bo może by słabość okazali, ale do doktora to zawsze tam jakiejś słabości może łatwiej swoje zgłosić. No i potem się wytwarza coś takiego, że taka więź, że lekarz to niekoniecznie jest tylko od leczenia, ale on ma wysłuchać, ma no, stworzyć taką atmosferę pewnego bezpieczeństwa, że rozumie te problemy, że w razie czego może nawet no, po lekarsku pomóc, ale nie tylko. Może na przykład się wstawić u kierownika, że tego człowieka trzeba zaoszczędzić, a tego trzeba osunąć, a tego odsunąć od jakichś ciężkich, powiedzmy tam, robót, a tego innego można wykorzystać, no bo tego się tak od razu nie wie.